Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. A z nami o poranku w rozmowie telefonicznej dzisiaj poseł PiS, była wiceminister zdrowia oraz od niedawna pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w podokręgu obejmującym powiaty bocheński, brzeski, wielicki i proszowicki, Józefa Szczurek-Żelazko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Pani redaktor, od razu małe sprostowanie, nie w podokręgu, tylko okręgu boheńskim numer 34. No właśnie, za chwilkę do tego wszystkiego dojdziemy, bo nowi pełnomocnicy mają przygotować partię do wyborów. Jaką pani obiera strategię na najbliższe miesiące? Jakie wytyczne otrzymała pani od prezesa Prawa i Sprawiedliwości? No szanowni państwo, rzeczywiście do wyboru pozostało nam niewiele ponad roku, w związku z tym też musimy przeprowadzić taką pełną mobilizację. Myślę, że takie nowe otwarcie, zresztą w całym kraju, bo jak pani redaktor powiedziała, bo do tej pory mieliśmy niewiele ponad 40 okręgów, jeżeli chodzi o strukturę partyjną, w tej chwili mamy 94 pełnomocników, którzy będą mieli za zadanie zaktywizować struktury, wykorzystać cały potencjał, jaki jest w naszej formacji politycznej. Być może były jeszcze takie środowiska, które identyfikują się z nami, chcieliby zaangażować się w poprawę warunków życia Polaków, ale nie do końca byli zaangażowani. W związku z tym naszą rolą jest przede wszystkim skonsolidować środowisko. Jesteśmy jedną drużyną Prawa i Sprawiedliwości i będziemy rozmawiać z Polakami po to, aby w przyszłym roku wygrać kolejne wybory parlamentarne i aby można było zmieniać Polskę, wprowadzać dobre rzeczy, o czym Polacy się przekonali, bo przecież w ciągu tych 6 lat wiele dobrego zadziało się w Polsce. Szczególnie zadbaliśmy o rodziny, o seniorów. Również wspieraliśmy wiele inwestycji w całym kraju, czego, co możemy obserwować na co dzień. Pani poseł, to wyjaśnijmy, jak to jest z tymi okręgami, bo ja przypomnę tylko, że od 2 lat szefem struktur Prawa i Sprawiedliwości w tej części województwa był poseł Wiesław Krajewski. PiS zmienił jednak swoje struktury, podzielił ten dotychczasowy okręg na 2 mniejsze. No właśnie, mówi się podokręgi, pani mówi okręgi, w których pierwsze skrzypce grają teraz kobiety. Pani w tych wspomnianych powiatach bocheńskim, brzeskim, wielickim i proszowickim oraz poseł Anna Pieczarka w powiatach tarnowskim i dąbrowskim oraz mieście Tarnowie. Czemu ma służyć ta personalna rewolucja i strukturalna rewolucja? Ja myślę, że nie należy oceniać, czy jest to personalna rewolucja. To jest naturalna kolej rzeczy, że zmieniają się osoby, które będą nadawać pewien ton, wprowadzać zmiany, jakie są oczekiwane przez nasze struktury. Nasze oczekiwania są dużo większe niż były do tej pory, w związku z tym musimy na pewno bardziej aktywnie zaangażować się w tę pracę. No myślę, że kobiety zawsze mają duży potencjał, jeżeli chodzi o zaangażowanie, nie umniejszając tej mężczyznom, bo bardzo wiele dobrego też zadziało się i w naszym okręgu, i na terenie całego kraju. Myślę, że w trudnych czasach kobiety są też bardziej nie tylko zaangażowane, ale z większym wyczuciem do problemów społecznych podchodzą. No, tak się złożyło, że tutaj w naszym województwie, bo region województwa zostało podzielone na 7 okręgów, tak jak pani redaktor powiedziała, w dawny okręg tarnowski na 2, sądecki też na 2, też na zachodnia Małopolska oraz miasto Kraków i ten odważany wokół Krakowa, więc tych okręgów jest więcej, ale całością tutaj na terenie Małopolski nadal nadzoruje i zarządza pani premier Beata Szydło, więc tutaj wielkich zmian, jeżeli chodzi o ten poziom, nie ma. Myślę, że najważniejsze, niekoniecznie musimy rozmawiać o strukturze. Ważne jest, żebyśmy się wzięli wszyscy razem do pracy i ja też deklaruję takie zaangażowanie i tego będę oczekiwała od członków Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, zmiana terminu wyborów jest przesądzona. Pani jako pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w regionie będzie dążyć do tego przesunięcia o kilka miesięcy?
Na pewno kumulacja wyborów w jednym terminie nie jest korzystna z wielu powodów i takich organizacyjnych, bo przecież samorządy muszą organizować cały proces wyborczy. Kwestia rozliczeń, każdy rodzaj wyborów rządzi się swoimi prawami finansowymi, bo wybory parlamentarne muszą być oddzielnie rozliczane, samorządowe oddzielnie, kwestia rejestracji list. Taka kumulacja nie sprzyja nikomu, ani samorządowcom, ani też kandydatom. Generalnie może też pojawić się pewien chaos, dlatego też te rozmowy trwają. Na pewno musi być tutaj uzgodniona sprawa z panem prezydentem. Z tego co wiem, to takie rozmowy trwają i myślę, że w najbliższym czasie zostanie decyzja podjęta i zostaniemy poinformowani, czy ten termin wyborów samorządowych zostanie przesunięty. Jeżeli tak, to o ile. Ważne jest, żeby zapewnić pełną przejrzystość, pełną transparentność i takie warunki, żeby Polacy mogli świadomie zdecydować o wyborze do każdego poziomu samorządu terytorialnego, jak również w wyborach parlamentarnych. Pani poseł, Światowa Organizacja Zdrowia straszy siódmą falą koronawirusa. W Polsce w ostatnich dniach notuje się średnio po ponad 1000 przypadków COVID-19. Przy jakiej liczbie można mówić o powrocie obostrzeń sanitarnych? Czy w ogóle taki scenariusz jest brany pod uwagę? No, rzeczywiście obserwujemy wzrost zakażeń. No, 1200 zakażeń to są dane z piątku. W tej chwili będziemy oczekiwać komunikatu przez ministra zdrowia, który nas zapewne poinformuje, ile tych zakażeń jest. Jak obserwujemy ten trend przez kilku tygodni, to rzeczywiście jest to taki narastająca tendencja. Ale nie najistotniejsza jest ilość zakażeń. Istotne jest, ilu pacjentów z powodu choroby COVID wymaga hospitalizacji, wymaga wsparcia w placówkach opieki zdrowotnej, bo jeśli będzie ta liczba narastała, to w tym czasie rzeczywiście muszą być podjęte działania, po pierwsze zmniejszające transmisję wirusa, po drugie również pewne działania, które będą miały na celu zapewnienie opieki zdrowotnej dla tych chorych. Obserwujemy te trendy. No, rzeczywiście spodziewamy się, że być może we wrześniu, w październiku nastąpi wzrost zachorowań, ale też bardzo dużo, jak zawsze, zależy od nas samych, czyli dbałość o mycie rąk, dezynfekcję, bo to są te podstawowe zasady, a także w sytuacjach, kiedy nie możemy tego dystansu zachować, to również coraz częściej obserwuje się, że niektórzy zakładają maseczki po to, żeby się chronić przed właśnie zakażeniem. Pani poseł, do kiedy ceny w Polsce będą rosły? Kiedy zatrzyma się ta szalejąca inflacja? Nawet kiedy się, może nie pytanie o to, kiedy się zatrzyma, ale kiedy zacznie się obniżać, bo to interesuje przede wszystkim polskie rodziny. No, inflacja jest wynikiem wielu różnych zbiegów okoliczności. W pewnej części duży wpływ na wzrost inflacji ma oczywiście sytuacja geopolityczna, czyli sytuacja na Ukrainie, wcześniej też pandemia, kryzys ogólnoświatowy, który spowodował, że wiele różnego rodzaju procesów gospodarczych zostało przerwanych, a z drugiej strony też tak w przypadku Polski zostały zastosowane tarcze antykryzysowe wspierające przedsiębiorców po to, żeby ratować miejsca pracy. Te sytuacje powodują, że ten poziom inflacji z miesiąca na miesiąc wzrasta. Jest to bardzo niepokojące, bo wszyscy odczuwamy negatywnie jej skutki. Dlatego też Bank Centralny, Narodowy Bank Polski podejmuje różne działania, między innymi tutaj regulując stopy procentowe, zachęcając też do oszczędzania, bo tutaj jeżeli mówimy o bankach naszych państwowych, to rzeczywiście tam są możliwości lokowania swoich środków i uzyskując większe oprocentowanie niż w bankach komercyjnych. Wiele takich działań premier Mateusz Morawiecki również podejmuje. To kiedy, pani poseł, możemy spodziewać się tego przełomu? No, ja nie jestem fachowcem od finansów publicznych, ale ci, którzy specjalizują się w tym obszarze, no jakby komunikują, że koniec wakacji, zapewne to będzie ten moment, kiedy ta inflacja zacznie spowalniać, a powrót do poziomu
przed, powiedzmy, COVID-u, kiedy to był jakby pierwszy taki impuls, który spowodował inflację, może być osiągnięty może nawet za 2-3 lata. Ale chcę powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zostawia Polaków samych. Zostały podjęte takie działania, które mają jakby osłonić te osoby najuboższe. Między innymi jest podwyższone minimalne wynagrodzenie od 1 lipca do 3450 zł. Również 14. emerytura dla seniorów zostanie wypłacona wcześniej. No właśnie, pani poseł, nie na jesieni, a już w sierpniu emeryci mogą spodziewać się 14. Tak, rzeczywiście wszystkie procesy legislacyjne zostały zakończone, więc ta wypłata 14. emerytury nastąpi prawdopodobnie w sierpniu, około 20 sierpnia. Ale wspomnę też, że i podatki zostały obniżone od 1 lipca tego roku do 12%, kwota wolna od podatku do 30 tysięcy. Więc to są wszystko te mechanizmy, które mają ochronić osoby najmniej zarabiające, które no najbardziej niekorzystnie odczuwają inflację. Jest to problem ogólnoświatowy, nawet prezydent Biden tutaj wyraźnie powiedział, że te procesy, które przebiegają w finansach publicznych w wielu krajach, są spowodowane między innymi wojną na Ukrainie. No właśnie, dlatego też wiele osób drży na myśl o nadchodzącej zimie, o cenach energii, ale też o zapasach węgla i gazu. Pani poseł, czeka nas ciężka zima? Jeżeli chodzi o zapasy gazu, to jak Państwo wiecie, dzięki takiej no, roztropnej polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy, myślę, że zabezpieczeni pod kątem dostaw gazu. Wiemy, że nasze magazyny gazu są zapewnione ponad 90%, jak również, również gazoporty nasze, które już w tej chwili pracują, dają tą pewną stabilizację, jeżeli chodzi o dostawy gazu. Baltic Pipe, rurociąg również zostanie uruchomiony niebawem, więc tutaj nie powinno być większych problemów. Zresztą w tej chwili już Rosja zakręciła nam kurek z gazem i jakoś nie odczuwamy tego w sposób drastyczny. Natomiast jeżeli chodzi o ceny węgla, to jak już zapewne Państwo wiecie, została podjęta ustawa w Sejmie, która gwarantuje zakup po niższej cenie do 3 ton węgla, w cenie do niecałe 1000 zł dla gospodarstw domowych, które właśnie z tego rodzaju się korzystają. Przypomnę też, że została przedłużona tarcza antyinflacyjna, w której mamy obniżony podatek VAT, który między innymi na prąd, na energię elektryczną czy na inne rodzaje paliw. To wszystko służy temu, abyśmy po prostu czuli się w nadchodzącym sezonie zimowym bezpieczniej. Rząd na bieżąco monitoruje sytuację. Jeżeli będą kolejne jakieś niekorzystne zjawiska, zapewne też i reakcja rządu będzie. Ja chcę wrócić jeszcze do tych rosnących płac, o których pani wspomniała, bo płace minimalne w ochronie zdrowia idą do góry. Kogo dokładnie dotyczą te podwyżki i czy pani zdaniem uspokoją one nastroje wśród medyków? Pani redaktor, podwyżki w ochronie zdrowia w okolicach lipca są już od 4 lat. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu obowiązuje od 2017 roku. W tym roku jest to kolejna podwyżka, ale jest to wyjątkowa podwyżka, bo bardzo znacząca. Średnia podwyżka w ochronie zdrowia jest wynosi około 30%. A jeżeli mówimy o widełkach, to o minimum 7% do nawet 41%. Obejmuje ona praktycznie wszystkie grupy zawodowe, jeżeli chodzi o medyków, począwszy od techników, diagnostów, fizjoterapeutów, pielęgniarki położne, ratowników, aż po lekarzy. Największy wzrost wynagrodzeń akurat w tym momencie, w tym roku, będzie dotyczył pielęgniarek, które ukończyły kształcenie w starym systemie, czyli ukończyły licea medyczne, posiadają średnie wykształcenie, natomiast legitymują się bardzo długim stażem pracy. To są bardzo doświadczone pielęgniarki i pielęgniarze, bo w tej grupie też mamy mężczyzn, którzy pracują wiele lat i ta grupa no, dosyć tak odstawała, jeżeli chodzi o wynagrodzenia zasadnicze od pozostałych grup
w tych zawodach. Dlatego pielgrzymka, podwyżka dla tej grupy zawodowej będzie wynosiła 41%, czyli tak, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to około 1500, 1600 zł wzrostu wynagrodzenia zasadniczego. Ale podkreślam, wszystkie grupy zawodowe otrzymają podwyżki, środki będą przekazane dla dyrektorów szpitali. Łączny koszt tych regulacji w ochronie zdrowia w Polsce w drugim półroczu tego roku będzie wynosił ponad 7 miliardów złotych, czyli te środki trafią do systemu. Pani poseł, medycy z Ukrainy mocno wspierają polską służbę zdrowia? Tak, rzeczywiście zostały uproszczone przepisy prawa, które pozwalają lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym szybciej nostryfikować dyplomy. Jest bardzo prosta ścieżka polegająca na tym, że osoba zainteresowana składa wniosek do Ministerstwa Zdrowia po weryfikacji wszystkich dokumentów, stwierdzeniu zgodności tych dokumentów z przepisami. Następuje szybka decyzja ministra zdrowia, a następnie samorząd lekarski wydaje tymczasowe prawo wykonywania zawodu ograniczone do miejsca i czasu, czyli taki medyk może wykonywać świadczenia zdrowotne w konkretnym podmiocie leczniczym, w konkretnym szpitalu i pracuje i może w ten sposób wykonywać zawód przez kilka lat. To powoduje, że sytuacja kadrowa na pewno w naszym kraju się polepszy, chociaż to nie jest podstawowy mechanizm, który ma poprawić tę sytuację w tym zakresie, ale z tego co wiem, to Ministerstwa Zdrowia właściwie od lutego tego roku wpłynęło ponad 2400 wniosków od lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. W tej chwili wydano już ponad 1500 decyzji, więc jest to spore zasilenie polskiego systemu zdrowia. To tak jakby jeden rocznik studentów dodatkowo wszedł do systemu ochrony zdrowia. Pani poseł, zostało nam zaledwie 3 minuty, to chcę zapytać jeszcze o jedną ważną sprawę, o sądeczankę, czyli nowe połączenie Brzeska z Nowym Sączem i ten właściwy zjazd z autostrady, to teren szczególnie pani również bliski. 3 warianty czekają na opinię środowiskową. Kiedy można spodziewać się jakichś decyzji w tej sprawie i czy tak zwany wariant samorządowy, o który walczą lokalne gminy, ma szansę wygrać, czyli ten wariant, który nie przecina miejscowości, na przykład Gnojnika, biegnie obrzeżami, a dodatkowo jest o 7 kilometrów krótszy. Panie redaktor, w tej chwili na początku tego roku została złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Jest to bardzo skomplikowany proces, bo wymaga szeregu analiz pod kątem właśnie oddziaływania na środowisko, ale również jeżeli chodzi o ocenę skutków przebiegu poszczególnego wariantu przez siedliska ludzkie. Wszyscy mają możliwość, łącznie z samorządowcami czy konkretnymi mieszkańcami zainteresowanymi przebiegiem tych tras, mają możliwość wyrażania swoich opinii i to się dzieje. Natomiast ze względu na bardzo złożony proces przygotowania technicznego tej inwestycji, ta analiza będzie trwała i teraz już wpływa, z tego co wiemy, to wpływa szereg uwag, więc wszystkie te uwagi muszą być szczegółowo rozpatrywane. Miejmy nadzieję, że nie będzie ten proces przedłużany, bo wiemy, że nawet po wydaniu decyzji środowiskowych istnieje też proces odwoławczy, który może znacznie przedłużyć całą tę inwestycję. Szanowni Państwo, nie ulega wątpliwości, że ta droga jest potrzebna zarówno dla mieszkańców tutaj Sądecczyzny czy turystów przyjeżdżających na południe i na południe Europy, ale również i dla mieszkańców Gnojnika, Czchowa czy innych gmin, dlatego że ona w dużej mierze odciąży ruch lokalny, poprawi bezpieczeństwo. Natomiast zawsze będzie kolidowała z jakimiś procesami własnościowymi, powoduje też różnego rodzaju protesty. Natomiast zadaniem inwestora jest zminimalizowanie tego negatywnego skutku. I taka idea przyświeca zarówno wykonawcy, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak również i instytucjom, które oceniają te inwestycje. Ja tylko mam nadzieję, że ten proces się zakończy, że będzie wybrana optymalna trasa, która będzie po pierwsze jak najmniej oddziaływała na środowisko, na siedliska ludzkie, ale z drugiej strony będzie możliwa do wykonania ze względów finansowych, bo to jest też bardzo istotne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł PiS Józefa Szczurek-Żelazko była naszym gościem o poranku. Dziękuję bardzo.